No więc ja chciałem po prostu powiedzieć, o co tam dokładnie poszło, jeśli chodzi o tą nagrodę. Nagrodę. Konkretnie jest to taka odznaka zasłużona dla kultury polskiej, nadawana przez ministra kultury, którą oczywiście przyznaje kapituła, tak prawdę powiedziawszy, ponieważ kapituła rozpatruje wnioski. Wniosek wyszedł z urzędu wojewódzkiego w Łodzi. Musiałem po prostu przygotować takie swoje dosyje o różnych takich rzeczach, które wcześniej robiłem. Proszę Państwa, ja chcę powiedzieć, że rzeczywiście przez całe moje życie uskładało się trochę. Jak zacząłem po prostu tam wypisywać te wszystkie historie, to powiem Wam Państwu szczerze, no nie, że musiałem ten tekst tam znacznie skracać, no nie, żeby nie było za dużo. Nie, ja nie mówię o tym, że to wielkie jakieś tam rzeczy, no nie? Ponieważ nie jestem ani wielkim człowiekiem, ani nie robiłem tam jakichś wielkich rzeczy. Myślę, że największe rzeczy tak naprawdę to robimy tutaj w głowie. I zresztą ja powtarzam wielokrotnie, że gdyby ktoś mi proponował przyjęcie nagrody na przykład z dziedziny oświaty, to ja bym w życiu takiej nagrody nie przyjął, ponieważ wokół siebie widzę wspaniałych nauczycieli, którzy naprawdę doskonale po prostu pracują, zwłaszcza na poletku pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, ja to widzę po prostu na co dzień, że na różnego rodzaju wyróżnienia zasługuje mnóstwo znakomicie pracujących ludzi, ale jeśli chodzi o branżę kultury, czemu nie? Przy czym doznamy się, proszę Państwa, tutaj z pracy w głownie od wielu lat, ale chciałbym Państwu jeszcze tak jedną rzecz tylko powiedzieć, no nie, bo wiecie przecież, że tutaj razem z Maśkiem, z innymi kolegami robimy aukcje, budujemy za to jakieś tam rzeczy w szkole i tak dalej, że od pewnego czasu wystawy, że sam tam biorę udział w wystawach, gdzieś jeżdżę na międzynarodowe, tam na jakieś konferencje artystyczne i plenery i tak dalej, z tego sporo. Wszystkie aukcje charytatywne w Polsce, które są takie większe i wiem, że tam naprawdę z darami obchodzą się jakoś zasadnie, to staram się też obdarowywać jakimiś tam swoimi pracami. Natomiast na przykład taką dość skorą ciekawostką, bo rzadko jest okazja o tym mówić, ten, i tutaj tam sporo punktów z tego, co wiem, dostałem, to jest moja wcześniejsza działalność w pracy konserwatorskiej, ponieważ zanim wylądowałem w Głowinie, zacząłem po prostu pracę w Głowińskiej po świecie, to pracę spędziłem sporo lat pracując w pracowniach konserwacji zabytków, w pracowniach dzieł sztuki, zajmując się różnymi rzeczami. No i powiem Państwu szczerze, mówię, że takie najfajniejsze rzeczy, które ja po prostu pamiętam z tamtego okresu, no to jest na przykład to, że jak jestem w Warszawie, na rynku Starego Miasta, tam gdzie syrenka jest, zawsze się patrzę na Muzeum Literatury i sprawdzam, czy fresk, który tam został wykonany zresztą przeze mnie, nie spłynął od 1986 roku, no i dzielnie się trzyma. Jak mam okazję bycia na jak w Zamku Królewskim w Warszawie, to na przykład tam mam parę miejsc, gdzie robiłem złocenia. W sali tronowej konkretnie złociłem drzwi. Złotem takim prawdziwym. I powiem Państwu szczerze, wszystkie praktycznie pofabrykanckie pałace tutaj łódzkie, to tak samo. I Księży Błyni i Pałac Poznańskiego, to mam tam jakieś detale, które robiłem. Dlatego tutaj publicznie niejako uzasadniając jeszcze tam dodatkowo ten miły gest, no chciałem o tym po prostu powiedzieć. A teraz tak, nie, to przeszłość, ale powiem Państwu szczerze, że najważniejszą rzeczą to jest coś, co się dzieje i co ma przynieść swój skutek w przyszłości. Bo powiem szczerze tak, że nadanie tej odznaki miało również towarzyszyło na danym tej odznaki spotkanie z panią wojewodą i powiem szczerze, w czasie takiej półgodzinnej rozmowy udało mi się po prostu namówić panią wojewodę do wsparcia dwóch takich inicjatyw, które po prostu zaowocują jej pomocą w organizacji dwóch hiperinteresujących wystaw tutaj w mieście Głownie. Ja jak opowiadałem o naszej pracy w szkole,
No nie wiadomo, czy nam już wpadnie na kontrolę teraz kiedyś. Żeby zobaczyć, jak te właśnie boiska wyglądają, które zbudowaliśmy. Dziękuję bardzo. Aha, jeszcze mogę Państwu. Bo tak, zostałem przez pana burmistrza uprzedzony na komisji oświaty, że tutaj najpierw pogratulował tak wstępnie, że będzie jakaś poważniejsza. Jestem bardzo zaszczycony i dziękuję serdecznie. To przygotowałem się specjalnie do tego. Znaczy może nie przygotowywałem, ale w kieszeni przyniosłem tą odznakę, żeby wam pokazać. To jest. To jest coś takiego. Jeszcze ważna rzecz. Muszę jeszcze powiedzieć jedną taką rzecz, że nie ja pierwszy w Głownie otrzymałem taką oznakę, dlatego że są ludzie, którzy tego rodzaju oznaki w Głownie dostali i z tego co pamiętam, no, za moich czasów, jak radnym jestem, to taką odznakę otrzymała pani Alicja Marczak, chyba 8 czy 9 lat temu, jakoś tak. No, także tutaj tylko poszerzyłem krono oddalowanych tym ładnym znaczkiem. Dziękuję serdecznie.